Need for Speed Undercover. Już mnie policja goni, ledwo co zaczęliśmy i już. Czy w tym NFS-ie można robić swapy? Chyba w żadnym Need for Speedzie swapów robić nie można. Można... jej, kurczę. Ostatnio grałem w Forze i teraz jak się tutaj przesiadłem do Need for Speed, to się dziwnie skręca. A z kolei... Ej! Co to było? Co to było, kochani? Czy ja tu właśnie widziałem cień samochodu, który jechał na autostradzie wyżej? Czekaj, postoimy trochę w tym miejscu, bo chyba będzie widać cień samochodu, który jeździ tam wyżej na autostradzie. Przed chwilą widziałem tutaj jakiś taki cień. Siema, Gracjan! Czekaj, może te samochody na górze się już nie pojawiają czy coś, ale serio, przed chwilą był tutaj cień auta, tego z wiaduktu wyżej. Yeah. Dobra, no nie będziemy tutaj stać całego streama, nie? Po prostu jedziemy dalej. Okej. Samochód ruchu ulicznego. I co, gubimy pościg? Tutaj nie ma jak w Most Wanted, że jak zaczyna nas gonić policja, to... to możemy wykonywać sobie te takie rzeczy, które mamy dla danego bohatera, nie? Z czarnej listy. Tylko mamy pościg i fantastycznie. Musimy się cieszyć, że mamy pościg. Słuchajcie, w ogóle ja muszę uważać na tego Lotusa teraz na tym pościgu, bo jak go stracę, to... znaczy jak teraz przegram, jak nie ucieknę gliniarzom, to stracę Lotusa. Naprawdę. Będzie lipa straszna, musimy uciec. Ej, czy ty się robił speedbreakera? Aha, o, dobra. No, musimy tu jakoś ich zgubić, tylko... nie wiem, jak tutaj dokładnie się robiło z tym śmigłowcem. Co? Czemu mój lot? Co on się tu zatrzymał? A czekaj, a jak wjedziemy tu, to śmigłowiec chyba powinien sobie odlecieć, nie? Powinniśmy go zgubić, czy jak? On tu nie ma prawa nas widzieć. Oj, nie widzi nas, dobrze. Łe, no to realizm zachowany. I elegancko, kurde, tak trzeba grać. Jedziemy, co my tu mamy? Sklep z... wow, sklep z jakimiś profesjonalnymi częściami. Teraz zobaczymy. Oh shit, ej, i co teraz? Bo tak, musimy ustalić, ostatnio żeśmy ogarniali, czy co? Czy kupujemy nową furę, czy ulepszamy Lotusa, nie? Bo tutaj mam już bardzo dużo pieniędzy zgromadzonych, fantastycznych i mogę sobie coś tam kupić. I tak myślałem o jakimś Lamborghini fantastycznym. Gallardo mam dostępne, zobacz jakby jeździło, o kurde. Gallardo mnie interesuje bardzo. I chyba tak będzie, i chyba Gallardo się skuszę. Wyłącz tą kamerę, jak Pursuit Breakera używasz. Możesz kolczatkę przez przypadek wpaść. Siema Szczepan! Widać cię, Szczepan, tak. Nic nie kupuj. Właśnie Gallardo ponoć później się ten odblokuje, nie? Więc głupio by było teraz kupić. To co teraz kupujemy? Tu mamy Mercedes, ale co to za rodzinny samochód? Cztery drzwi ma. Ty, ale patrzcie co my tu mamy. Mercedes-Benz. Jak ja to mówię. Albo Carrera GT. No mam dylemat, prawdę mówiąc. Co by tu wybrać, kurde? Volkswagena... Zonda F by się przydała, to też fajna bryka. No nic, chyba zdecyduję się na Renault Megane. Nie no, śmieję się. Cześć, co ja tu chciałem? A, Accelera, nie? Sprawdzić. Myślicie, że to dobry wybór? Będzie skręcać, czy nie będzie? Ja bym kupił Accelera. Czekaj, co tam jeszcze mamy z tych... japońskich, to tutaj z japońskich to się już nic nie opłaca kupować poza tym GTR-em. No z amerykańskich chyba też tu nie ma nic ciekawego, co ja bym tam chciał.
bo bardziej mi zależy na tym, żeby samochody skręcały, a tutaj w amerykańskich to my chyba nie będziemy mieli nic, co skręca, nie? Same takie... O, albo Vipera może. Może Viper będzie skręcał. Bentleya, Carrera GT... Nie ma jeszcze... Nie miałem dostępnych. Bentleya tu w ogóle chyba nie ma. Może jest? Lotusa kup. Ej, Lotusa już mam. Dawaj SLR-a. No właśnie, albo SLR-a, albo Vipera. Który tam lepiej skręca? To jest klasa druga, to jest klasa... Aha, czekaj, im wyżej z klasą, tym lepiej, nie? Im niższa klasa jakby. Corvetta by była też fa... Ty, ale Corvetta mnie ostatnio rozwalała, nie? Była dobrze z Corvettą. Ona tam dawała czadu. Więc... Corvetta jest... I zobaczcie, Corvetta jest z klasy pierwszej, ziomek. To nie są żarty. Viper jest z klasy drugiej. Myślę, że bym wziął tego SLR-a, bo tak, a co? Pewnie będzie gorszy od Lotusa. Trudno, no. Będzie gorszy od Lotusa pewnie, ale to nic. Osiągi. Zobaczmy. Moc. Nie stać mnie na nic. Musimy się ścigać takim, jaki jest. Ale tutaj już możemy profesjonalne części włożyć. No nic, spróbujemy nim jakiś wyścig pojeździć. Myślicie, że dam radę bez nitra jakiś wyścig wygrać? Punkty kontrolne, jedziemy. Teraz dużo hajsu się wygrywa, nie? Płacz, jakie już, ty, dopiero co kupiłem, jeszcze nie dotarty jest, no. Spokojny. Nie da się skręcać. O, shit. To nie jest tak jak z Lotusem. Ale powinien być szybszy. Przyspieszać lepiej od Lotusa, nie? Czy nie? Lotus to jest kozak. On tu na wszystkich zakrętach wymiata. Ja myślę, że Lotus będzie dobry jeszcze z tymi samochodami na tym poziomie, co teraz z nimi mamy do czynienia, nie? SLR jak zwykle w tym NFS-ie jest tak samo jak w Most Wanted. Pamiętam, że w Most Wanted on też bardzo dziwnie skręcał. Tak jakbyśmy, nie wiem, go ciągnęli za sznur. Za sznurek, tak wiesz, przyczepili sznurek do jakiegoś samochodzika i ciągnęli go za sobą, nie? Taki dziwny jest. Tak skręca jakby z opóźnieniem. Naprawdę. Chyba nie zdążę. A tam nie zdążę, zobacz. Cyk. No, dziwnie się nim jeździ, naprawdę. Tak jakbym nie miał martwej strefy na tym, na gałce w kontrolerze. Okej, tutaj ładnie wszedł zakręt. Tutaj też nie najgorzej. Myślę, że po tuningu będzie znacznie lepszy. Pamiętacie, jak było z Lancerem? Lancer też bardzo słabo skręcał, zanim go stuningowałem na przyczepność. Jak go już stuningowałem na przyczepność, to było znacznie, znacznie lepiej. Z SLR-em może być podobnie. Tutaj na pewno będziemy mieli lepsze przyspieszenie niż w przypadku Lotusa. Także ja się tam cieszę, że go mam jak na razie. Zobaczymy, jak będzie w wyścigach, a jak wiecie, wyścigi są już bardzo, bardzo trudne. Jak dziwnie się nie jedzie, kurde. Póki co jest dziwne, ale to się, mam nadzieję, naprawi, jak go trochę ulepszymy, nie? Gallardo się świetnie prowadzi, tak. Ale słyszałem, tutaj mówiliście, że Gallardo się wygrywa później tam od kogoś, nie? To ja się pobawię najpierw tym SLR-em, a potem dopiero Gallardo sobie ogarniemy. Tak. Ale tam Lotus. Lepszy jest Lotus. Tak, Lotus jest naprawdę mega, mega skrętny i to jest jego ogromna zaleta. Dziwnie się jeździ tym Mercedesem, ale może jakoś przywyknę. Może nie będzie taki dziwny jak Lancer. Bo Lancer to jest taki, że ja bym go chyba sprzedał. Okej. No, 6 sekund zostało. O, shit, ty, jak to daleko. Dobra, Mercedesem nie dałem rady. To teraz pytanie, jak mi pójdzie... Nie Mercedesem. Czekaj, co ja tam miałem wziąć? A. Samochody. I teraz weźmy sobie Lotusa. Okej. Okay. Zatwierdzamy. I zobaczymy, jak teraz pójdzie Lotusem. To były bramki.
Galardo najpierw wygrywasz, a potem nim wszystko wygrywasz. Tak. Dobra, mapa. To były bramki do zrobienia, nie? Czekaj, gdzie te bramki były? Zobaczymy, jak Lotusem pójdzie. Chyba bez porównania w stosunku do tego Mercedesa. Coś tak czuję. Oddalmy trochę kamerę. Okej. Gdzie to? Tu? Punkt kontrolny. O! Teraz to pójdzie. Ktoś się pojeździł tym celerem. No tak. Jedziemy. Czekaj, to było? To jest jakiś inny punkt kontrolny. I tu by się właśnie bardziej przydał SLR. Siema, Otylia. No i tu mamy autostradę. No co to mi się wybrało tutaj? Nie jadę tym. Przerwij imprezę. To nie to. Tu możemy jechać tylko i wyłącznie Mercedesem. No myślę, że on pojedzie tutaj i lepiej, nie? Niż Lotus. Dawaj go. Dobra, jedziemy i uwaga. O, no i teraz to będzie, teraz to tak. Dzięki Juliusz, że obejrzałeś serię z Dying Light sprzed 3 lat. Czy pamiętam? Pamiętam, nagrywałem tam z kilkoma youtuberami pojedyncze odcinki. A, nie było. No i teraz będziemy mogli chyba szybciej jechać od Lotusa, chociaż ten Mercedes jest nieulepszony, więc zobaczymy. Standardowe to niecałe 250 na godzinę osiąga? Nie, no już do 300 się rozpędza, bo on jest jeszcze nieulepszony, ale jak go ulepszymy, to chyba będzie fajny. Jak dziwnie się nim jeździ, a pierniczę. Ło, co tu się wydarzy? Znowu te chmury tak zapiernie. Zwróćcie uwagę na chmury, nie? Dziwnie w tym NFS-ie jest. Może się aż w głowie zakręcić, człowieku. Jak dziwnie skręca ten samochód. Dziwnie się prowadzi. Tak podskakuje na krawężnikach. Jakiś taki... Nie wiem. Wiecie co? Lotus chyba by bardzo podobnie, bo... Zobaczcie, że tym Mercedesem... Wow! Skręca! Zobaczcie, że tym Mercedesem to... Wow! To nawet nie osiągam tutaj 300 km na godzinę. No, gdzie to taki Mercedes? On spokojnie powinien tyle lecieć. Z palcem w nosie. Spoko, Szczepan. Ja też czekam na nowego Wolfa, ale będzie na początku lipca, nie? Wolfenstein. Z kooperacją. Będziemy... Wow! Czekaj, jak tu jechać? Ja pierdolę. No, tam będzie kooperacja, będzie można grać tym młodszym pokoleniem, nie? Dziećmi Blaszkowicza. Blaszko. Czy jakoś tak. Czy dzieckiem. No, wiadomo o co chodzi. Ej, dziwnie się tym samochodem jedzie, naprawdę. Tak ciężko się przyzwyczaić do niego. On tak nie skręca normalnie, on jest jakby niespijany chyba. W ogóle bardzo długi wyścig. Wow! Siema Jakub. Ej, naprawdę bardzo dziwnie mi się go prowadzi. Jeździliście nim w tej grze, czy nie? Już mieliście takie odczucia, czy... Czy tylko ja tak mam, bo kurde, jakoś taki... Nie wiem, ciężko to jakoś opisać nawet. Serio. Ale nic, może uda mi się te bramki zaliczyć. Zobaczymy, jak na wyścigu sobie poradzi. Na wyścigi to chyba najlepszy Lotus, nie? Chociaż poprzednie wyścigi już były takie trudne, że Lotusem nawet przegrywałem, także... że już trzeba spinać po ślady mocno. Chociaż jakbyśmy zainstalowali profesjonalne części do Lotusa... Wow.
O, szedł. To by chyba lepiej też śmigał, nie? Ty, 32 tysiące dostałem za to. O, człowieku. I tutaj chyba te ciasne punkty kontrolne. 32 tysiące. A jak tutaj jest? Jak powtórzymy jakiś wyścig, to dostaniemy też ten ice? Wszystko tu dziwnie jeździ. A to swoją drogą. Ostatnio miałem taką skizę właśnie, jak się przesiadłem z tego Need for Speeda do Forzy. To tam totalnie inaczej, jakby... Tam samochody zachowują się tak, jakby pływały po tej drodze, wiesz? A tutaj te samochody tak strasznie mocno skręcają, że to ciężko ogarnąć. Z drugiej strony ten Mercedes jest taki... Nie wiem, jak to nawet określić, no. Mega, mega dziwny. Przejedziemy... Przejedziemy jeszcze ten wyścig. I potem ulepszymy Mercedesa. Mam nadzieję, że nie pożałuję tego. I może ulepszę mu prowadzenie najpierw, a potem dopiero moc. Bo on tak nawet całkiem dobrze przyspiesza, tylko prowadzi się strasznie. Okropnie. Tak z opóźnieniem skręca jakby, czy coś. Nie? A jak się przesiądziesz z Mercedesa na Lotusa, to już... Patrz, nie dojadę. A może dojadę? Nie no, dojadę muszę. Wow! Ten zakręt fajnie wszedł. Dostałem minutę dodatkowego czasu, więc... Mamy tu 5 punktów kontrolnych. To jest też jakiś długi... No długi wyścig. Ach, kurde. Czy Need for Speed Pro Street będzie na live? No ja jeszcze Pro Streeta całego nie przeszedłem, więc bardzo możliwe, że też sobie zagramy, pewnie. Pro Street tam był, to był taki bardziej torowy Need for Speed, nie? Jak dziwnie, ty. No jedź! Kupuj części z osobna, a nie w pakietach. Dlaczego? W pakietach jest chyba szybciej, nie? Czy nie? Ja nie mogę. No nie da się na jednym pasie utrzymać tym autem. Ale tak ze wszystkimi autami tu jest. Jest taki jakiś kurde... Nie wierzę. Nie wierzę, że tak mogli zrobić tego Mercedesa. To jest takie... Raz się prowadzi tak, że jest nadsterowny, raz nie skręca w ogóle. No, dziwnie jest. A może coś te części ulepszające mu poprawią w tym skręcaniu. Może zacznie skręcać wtedy jak torpeda. Też torpedy słabo skręcają. Nieważne. Cyk. O, tutaj. Wow! No kurde, te trafiki zawsze są tam, gdzie ja jadę. No centralnie w tego uderzyłem czołówkę. Speedbreaker na każdym zakręcie. Dobrze. Oj, 5 sekund. No jedź. No, dał radę, dobrze. Z osobna można chodzić na kompromisy, trochę z mocy, trochę z prowadzenia. Tu wszystko na maksa trzeba robić, ziomek. Plus 5 do zawieszenia. Uuu. Oho. Jedziesz jak szatan.
And you may be the only driver who can handle it. The client wants six very specific cars. And the catch is, they want to ship them out in the next boat. So we've got 48 hours, we're all bets are off. Oh, shut up. Rose here. We'll fill you in on the details. Oho. To chyba będą te lambosy teraz, nie? Ej, ta laska ma na nas ochotę chyba. Wgraj sobie moda na wyłączenie trafiku. Co za gość. Dobra. Zajmij się pracą dla G-Maca. Dobra, zaraz, tylko najpierw tutaj jakieś samo... No, ulepszę moją furę, bo tutaj jest problem mały. Szybkie ulepszenie, prowadzenie. I dajmy prowadzenie pro. Myślicie, że będzie jakoś skręcał teraz? Mam nadzieję, bo zostało mi mało kasy, więc już osiągów nie ulepszymy. Nic, będzie trzeba pojechać jakiś wyścig. Teraz pojedziemy sobie pojedynek, chyba będziemy innymi furami jeździć, nie? O. O, coś tam ładnie mruczy. Korwetka. O, co to? Aha. Ty. The guys you took this from, no sense of humor. Serious bad guys, and they're gonna come after you. Watch your back. Jak ciśnie ta fura. Jak skręca ta fura. Jo, ona jest chyba ulepszona na maksa, co? Wow. Grubo ty, jaki skręt kozacki. Ci chyba zaczną teraz te mocne, naprawdę mocne samochody, nie? O, jakie przyspieszenie. Co? Jaki skręt. Hej. Wow. Ej, dlaczego mi się samochód nie uszkadza? Przecież uderzyłem już kilka razy dosyć mocno. Wow. Coś się chyba zbugowało, nie? Co to było? Czemu tak dziwnie skręcają te fury? Dobra, teraz się trochę uszkodziło. Co się dzieje? Jak to skręca? What? Listen, we need this vehicle intact. Be careful with it. Yeah, they want their car back and they want a piece of you. Just get to the garage and we'll give you cover. Mega dziwnie, naprawdę. Dobra, tu skręcamy chyba, nie? W żadnej grze nie widziałem, żeby korwetta tak skręcała jak tutaj. I... Jesus. Nitro nie działa niestety. Daleko musimy jechać dosyć. No jak skręca? Czy ja coś z padem nie tak ustawiony? Takie same ustawienia są jak wcześniej. To jest jakiś kosmos. Co się wydarza?
Nie ogarniam, ale to jest za szybkie. To jest szybsze niż Burnout Paradise. I... jakiś kosmos! Rakietowa jazda, dobra, chodźmy. Nie no, ja nie ogarniam. Dobra, teraz będzie mi chyba inną furę, nie? Mam nadzieję, że będzie jakoś normalnie jechać. F1. F1 powinna lepiej skręcać, nie? Krowetki. I chyba 10 samochodów będziemy dostarczać, tak? Bo oni coś tam mówili o 10 autach. Czy ja mam dostarczyć wszystkie 10? No nie na zakręcie, bo nie wyrob! Och. Musiała mi się taka scenka głupia włączyć na zakręcie. W ogóle jakie wielkie felgi ma to auto teraz. Dobra, ten samochód nie skręca tak hardkorowo jak korwetta. Ona była jakaś naprawdę ulepszona. Ten jest chyba w miarę okej. Tu można było gdzieś na ten most wskoczyć, nie? Czemu się w kolczatkę tylko nie wdąba? No. Dobra, jadę na dobrą stronę, tutaj powoli. Już się raz wpierniczyłem w kolczatki, wiecie jak to się kończy zawsze, nie? Ciebie jeszcze bagiety nie gonią, to jeszcze będzie gorzej? Wow, tu muszę jest... skręcić chyba tu. 2 minuty, o kurde. Nie no, to jeszcze dużo czasu, 2 minuty. Dla takiego auta 2 minuty to wieczne. Tu chyba gdzieś będzie stadion, na stadionie też można ich zgubić. Nie no, ta F1 bardzo, bardzo w porządku. Bardzo w porządku jeździ, podoba mi się. Nie jest taki hardcore jak tamta korwetta. Gdzieś tamto to jest jakiś kosmos. Chyba możemy się schować. Cyk. Dobra. Ten dźwięk jak z Lambo, nie? Tak. Bardzo podobnie. 19 tysięcy dostaliśmy za to. Chociaż Mercedes brzmi inaczej, nie? I co teraz? Palm Harbor, be advised. We got multiple 911 reports of a speeding vehicle. Szybkość światła, zobaczmy. Grand Hotel, czy to będzie jakaś... Mówicie, że za niedługo koniec, tak? Gry? Nie no, chyba nie, nie będzie tak źle. Wow! Bugatti! Z tego co mówiliście ostatnio, to Bugatti nie jest najszybsze. Ale co ono jest takie strasznie szerokie? To nie jest seryjne Bugatti. No jakie ono ma szerokie błotniki z tyłu, co jest?
To się tu nie gra, no. Ale dziwnie jest się przesiąść z Forzy na te, do Need for Speeda. Tak jakbyś, nie wiem... Przesiąść się z jakiejś gry RPG do jakiegoś Counter-Strike'a albo do jakiejś gry, gdzie trzeba bardzo, wiesz, precyzyjnie celować. Bo jest dużo, dużo szybsza ta gra oczywiście, nie? Muszę się bardziej trochę, muszę się trochę bardziej skupić na tej grze teraz, na samym graniu. W 4 minuty musimy gdzieś dojechać. Wow! 911 nas goni. Dobra, czy będzie 400 km na godzinę? No musi być. Przecież to Bugatti. 360 i koniec, zamknięty budzik. A najlepsze jest to, że porszawki i te policyjne dalej mogą mnie dogonić, nie? Razi w oczy. O! O! Widzicie, że to końcowe misje? Nie, no chyba nie. Au, au. Ale faktycznie mamy do czynienia z najszybszymi furami teraz, więc może być. Pominąłem zjazd z autostrady. To nic. Zawrócimy sobie. Wojewodun grał w tę grę na tym? Na kierownicy? Pozdrowienia. Dziękuję bardzo. No na klawiaturze można było normalnie grać, ale na padzie jest dziwnie nawet. Dobra. Zrzucamy im coś tutaj na łby. Pyk! Teraz musimy zgubić... No, skręcaj, Bugatti! Musimy zgubić śmigłowiec. Spróbuję najpierw... Dobra, śmigłowiec będzie zgubiony raczej. Po tym tunelu. Wow, wow, wow. Tu. Kurde, jakie skróty. No i co? Dobra, 19 tysięcy. Dobrze, że tutaj nie dostaje się jakoś mniej kasy za ten. Za uszkodzenia, nie? Teraz polowanie, zobaczmy. Tam będzie gorzej? Gdzie będzie gorzej? Ale zobaczymy. Ford GT! I gonią mnie Lexusy jakieś gangsterskie. To jakaś Yakuza chyba. Czy Ford GT będzie szybszy? Od... Od Bugattiego. Mam wrażenie, że dobrze się prowadzi. To znaczy przyjemnie. Bo Corvetta to była jakaś masakra. Ford GT. Całkiem, całkiem. Od Bugattiego chyba szybszy nie jest. Ale Bugatti też był wolny, jak na Bugatti. Już Bugatti spokojnie 4 paki powinien lecieć, nie? Jaka prędkość.
Dobra, musimy tylko paplańców gdzieś zgubić. Jednego muszę tylko tutaj ogarnąć. Tu jest... Myślałem, że to jest jakaś ta... Stacja paliw, to byśmy mogli mu to zrzucić na głowę. Gdzie on jest? Tu. No chodź, bo muszę cię zniszczyć, żeby wykonać misję. O, patrzcie tak. Już? No nie działa to na niego! I no zgiń! Dobra, teraz będzie git.